I wszystko jasne. Trzeba chować rośliny. Cześć Wam. Jak widzieliście przed chwilą, już przymroziło i to dość solidnie, ale tu przed dom się ten mróz chyba nie wkradł, bo banany stoją całe i nie widzę tutaj żadnych strat. Na szczęście nic się nie stało, ale to już znak, że trzeba to wszystko zacząć przygotowywać do chowania. Miałem dzisiaj co prawda trochę inne plany, ale spodziewałem się, że może coś takiego być. No i w najbliższych dniach może się to powtarzać, nawet w kolejnych dniach może ten przymrozek być silniejszy. Także ja dzisiaj zabieram się za chowanie roślin, przynajmniej w zdecydowanej większości, bo nie wszystko musi być schowane jak przymrozkiem straszy. No ale w pierwszej kolejności banany muszę stąd powyciągać, pomyć donicę, wyjąć każdy banan z donicy i sprawdzić spód, bo się okazuje, że tam się chowają ślimaki, wchodzą od spodu przez te dziurki i potem łażą mi wszędzie. Także też je posprawdzam, poprzycinam. No i czas na zimowanie. W tym roku zimowanie będzie troszeczkę inne, bo w tej mojej tymczasowej szklarni nie będę dogrzewał tak, jak to robiłem w zeszłym roku. Będę dogrzewał oczywiście, ale nie do takich temperatur. I będę tylko pilnował, żeby temperatura wahała się między 5 a 10 stopni, więc zdecydowanie inne rośliny tam będą przechowywane. Część pójdzie do tego mojego zimowiska domowego, które jeszcze nadal jest dostępne, a część roślin już jest schowana, ale to zobaczycie w osobnym odcinku. No i na koniec jeszcze jedna z fig zdecydowała, że dojrzeją jej owoce. Kilka owoców jest miękkich. Nie wiem, jak będą smakować, powinny być żółte, a są zielone, ale to nic nie znaczy, bo jedna z fig, która owocuje na zielono, była przepyszna. Zobaczymy, jak będzie z tymi. No, odmiana dość fajna, bo poradziła sobie z tymi chłodami, nie zrzuciła liści, do teraz stara się, więc jest to figa bardzo godna uwagi. No, ale co tu dużo gadać, trzeba zabierać się za robotę, a kosztowanie później. No i poletko bananowe znikło. Donice pomyte, czekają banany przed domem na wniesienie do zimowni tej, która była. Na szczęście jest gotowa razem z oświetleniem i jakoś to w tym roku znowu będzie. A te dwa banany zostawiłem, żeby Wam pokazać. Jest to Blue Java i Manzano, już poprzycinane i przygotowane do wniesienia. Pomyte, wyplewione doniczki, odślimaczone, bo tych ślimaczków tam było sporo, szczególnie pod tymi rantami dookoła. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Trzy słowa o tych bananach, bo pamiętacie, wiosną, taką późną wiosną robiłem redukcję pni, taką skokową redukcję. Nie tak jak zwykle się robi, że chlast pod skosem, tylko po prostu obcinałem tak jak antenka teleskopowa z radia. Możecie sobie tam parę odcinków wstecz zajrzeć. No i powiem Wam, że efekt jest taki, jak się spodziewałem, taki zamierzony. Ktoś mi tam zarzucał, że jak poobcinam te liście, to one i tak obeschną dookoła i zrobią się takie cholewki suche. No i nie jest to prawdą, bo minęło już dobre parę miesięcy i poobsychały faktycznie, ale tylko parę centymetrów. Banan generalnie zrobił się bardzo gruby u nasady. Jest tak gruby, że ciężko mi jest go objąć jedną ręką. Właściwie musiałem obu dłoni użyć. I cholewki się porobiły, ale króciutkie i od reszta jest żywe. Banany właśnie tak mają, że te cholewki utrzymują, bo to stabilizuje pień. Dzięki temu uzyskałem teraz dużą stabilność tych pni, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak Wam pokazywałem, one się po prostu niemalże bujały w donicach, były takie po zimie wychudzone. Ten z lewej strony również jest grubawy i twardy, taki porządny, trzyma się z donicą. Zobaczcie, w ogóle wtedy banan w stosunku do ziemi się troszkę dylał, a teraz jest to wszystko dobrze zakorzenione, dobrze się to wzmocniło. No i z drugiej strony banany nie są wysokie, czyli to, co chciałem osiągnąć. Na pewno tą metodę będę stosował, dopóki banany nie będą rosły w szklarni w gruncie. No i w tym lewym bananiku, w manzano, czyli bananu jabłkowym, mamy do dyspozycji dwa odrosty. Taki trzeci mały się ukrywa, ale na niego nie ma szans. Te może ruszą, jak trafi do ciepłego. Może, bo często banany wycofują odrosty w okresie zimowania i te odrosty gdzieś zanikają. I dlatego będę to obserwował, będę się starał odsadzić, no bo warto odzyskać jakieś pieniążki z zakupu tych roślin w postaci właśnie możliwości sprzedania sadzonek. Tym bardziej, że nie są to tanie rośliny. Ktoś kiedyś pytał, dlaczego one są niedostępne i dlaczego ciężko je kupić. No właśnie dlatego, że
bardzo skromnie, jeżeli chodzi o odrosty. I jak już manzano coś tam daje, to Blue Java nie daje prawie że wcale odrostów i zresztą to widać, uprawiam je praktycznie trzeci rok. No a zobaczcie, zero odrostów w tym bananie po prawej stronie, nawet śladu nie ma. Jeżeli chodzi o same banany, to są one praktycznie identyczne i rozmawiałem kiedyś z kimś, kto je uprawia w gruncie, farciarz, ma fajny klimat, który mówił mi, człowiek mówił mi, że te banany praktycznie są nie do rozróżnienia, same owocowanie, czas owocowania, warunki po prostu uprawy, wszystko jest to samo, one po prostu genetycznie są niemalże identyczne, jakaś tam tyci różnica jest, ale prawie że nie rozpoznawalna i czasami się na oba banany mówi mniej więcej tak samo. Zresztą też spotykałem się w miejscach, gdzie te banany były w ofercie do sprzedaży wystawione, no niestety USA i stamtąd nie wysyłają do Polski, gdzie było właśnie opisane, że to są właściwie niemalże te same banany, uprawa jest taka sama, zimowanie takie same, wytrzymałość na chłód i tak dalej. Także mając jednego czy drugiego banana możemy się cieszyć właściwie niemalże takim samym bananem, jeżeli chodzi o uprawę i o owoce. Owoce również są bardzo podobne w smaku i w wyglądzie, także takie bliźniaczki trochę można by powiedzieć. W sieci ostatnio można było spotkać informacje odnośnie banana Blue Java. Gdzieś tam pisano, że wytrzymuje mrozy i że bardzo szybko owocuje i że można gdzieś w środkowej Europie go uprawiać. To oczywiście nie jest prawdą, ale prawdą jest to, że te banany są bardziej wytrzymałe, ale nie tylko te. Rozmawiałem ostatnio z człowiekiem z Florydy i on uprawia sporo odmian bananów. Między innymi ma taką całą grupę bananów, które są oznaczane literami i cyframi, czyli nawet nazw nie mają. To są świeże odmiany, takie eksperymentalne. No i to są wszystko klony różnych tam innych bananików, ale faktycznie w okolicach Florydy zdarzają się krótkotrwałe zimy, takie 1-2 tygodnie gdzieś tam śnieg spadnie, trochę spadnie temperatura poniżej zera czasami, no i te banany to wytrzymują w gruncie, no oczywiście liście zmrozi, ale jak jest taka zima, to on to wytrzyma w gruncie bez jakiejś osłony. No i fakt jest też taki, że te banany dość szybko owocują. Wspominał mi, że są odmiany, które od takiego małego szczeniaka po wysadzeniu w grunt, w temperaturze, gdzie w nocy i w dzień jest ciepło przez 8-9 miesięcy w roku, naprawdę ciepło, no to owoce mogą się właśnie pojawić w tym czasie, ale jeszcze trzeba liczyć te grube parę miesięcy na dojrzewanie takiej kiści. No więc Blue Java jest fajny, ale jest też sporo innych odmian, które są również fajne i nie jest to żaden wyjątek. No i zobaczcie, tutaj mam zwykłego Cavendisha, który jest najdelikatniejszym bananem, do tej pory stał na dworze i też żyje, więc no co za różnica? No jest jakaś tam różnica, bo Cavendish w sezonie zimowym jest kiepsko z nim, a te dwa banany jakoś przeżyją, pod warunkiem, że będą miały ciepłe zimowanie, bo gdyby mnie wsadził do jakiejś temperatury typu 5-10 stopni, no to pewnie by wiosny nie doczekały i to właściwie dotyczy wszystkich bananów. Poza bananami, które nie dają jadalnych owoców, czyli z genotypem BBB, ale to też nie wszystkie odmiany, no ale jest sporo odmian, przecież Basil choćby nawet, czy Sikkimensis, takie podstawowe, najbardziej znane odmiany, które spokojnie całą zimę mogą przesiedzieć w 5 stopniach i nic z nim nie będzie. Natomiast jeżeli chodzi o banany z owocami deserowymi jadalnymi, to każdy banan, poza jednym z tego co wiem, musi w zimę mieć zapewnioną jakąś tam temperaturę dodatnią, jakieś uprawy w doniczkach, w jakichś zimnych szklarniach zimą, no niestety raczej skończą się tym, że wiosną ten banan się nie wybudzi, zostanie tylko z niego taka schłodzona sałata. Z moich bananów najdelikatniejszy jest ten, jest to Namwa, on w zimę prawie że zamiera, no i jak padnie, to się mówi trudno, nie będę już go więcej uprawiał. Ja chcę uprawiać banany te, które daje radę utrzymać w zimę, a nie te, o które muszę walczyć. No zobaczymy, powinien jakoś tam przetrwać, bo to jest mniejsza sadzonka, większa, jest w lepszej kondycji. Zobaczymy, dam jakieś stanowisko, przez które będzie trochę słońca miało przez szybę, więc coś tam liźnie sobie słońca w zimę, ale generalnie te banany w zeszłym roku mocno zanikały. Zobaczymy, czy to się powtórzy w tym roku, czy to jest taki zeszły rok, bo była bardzo długa zima, czy teraz jak są trochę większe, dają sobie rady. No zobaczymy.
No i będziemy sobie już kończyć pomału, jeszcze raz rzut oka, jak to wyglądało wcześniej. Szkoda, że lato się skończyło, a Wam już bardzo dziękuję i zapraszam oczywiście do następnych odcinków. Cześć i na razie.